Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No, obiekt, który mamy tutaj na pierwszym planie, na pewno większość tutaj hodowców rozpozna. Przypomnijmy sobie, w zeszłym roku tutaj w kwietniu mieliśmy pierwszy wiosenny kiermasz gołębi. Natomiast w 2017 roku, chyba to było 7 listopada, mieliśmy tutaj imprezę, gdzie zbieraliśmy pieniądze na rzecz podopiecznych Fundacji Ludzki Gest Klubu Błaszczykowskiego. W tym roku chcemy też kolegów tutaj zaprosić do Galerii Szyk-Wilson. Miejmy nadzieję, że tego 23 marca, kiedy tutaj planujemy drugi wiosenny kiermasz gołębi, będzie taka pogoda co najmniej jak teraz. Popatrzmy, tutaj naprawdę dzisiaj, mimo tego, że jest 27 lutego, zima, można powiedzieć, przysłowie idzie luty pod kój buty, to nam się nie sprawdza, gdyż my mamy chyba dzisiaj około 10 stopni. Natomiast wierzymy, że 23 marca w sobotę będzie ten kiermasz, ta impreza się odbywała. Będzie tutaj też taka co najmniej jak ta teraz pogoda. Wejdziemy za chwilę do środka, pokażemy, jak wygląda wnętrze tej galerii. Dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, niech sobie zobaczą. Mamy dużo przestrzeni, gdzie będziemy mogli się wspólnie spotkać, wspólnie porozmawiać o gołębiach. Nie planujemy żadnych specjalnych przedsięwzięć w postaci jakichś koncertów, wyszukanych innych spotkań, jakichś specjalnych, ale po prostu chcemy się wspólnie spotkać z kolegami, wymienić gołębiami, kupić, sprzedać gołębie. Dla tych wszystkich, którzy też jeszcze nie będą mieli zakupionych różnego rodzaju suplementów, diety czy jakichś innych produktów związanych ze sportem gołębiarskim, tutaj będą mogli nabyć. Pójdziemy tutaj teraz do środka, pokażemy, jak wygląda i powiem, 23 marca 2019 roku, tu już za miesiąc, tutaj będziemy się mogli spotkać. Każdy, kto będzie chciał, będzie mógł wejść. 10 zł wejście i w tej cenie jest oczywiście możliwość wystawienia gołębi. Czy z koszami przyjdziemy, nie gratuluj, czy jakieś przyniesiemy sobie stanowiska. Jeżeli chcemy jakąś powierzchnię zająć, to proszę zadzwonić, tam na pewno coś znajdziemy. Jeżeli ktoś chce sobie jakieś stanowisko zrobić specjalne, na pewno się też dogadamy. Cenniki są tam niewysokie za powierzchnię wystawienniczą, także tutaj wszystko będzie można wykorzystać na zaprezentowanie gołębi. Mamy tutaj, zobaczmy, dwie hale. Hale te tutaj już na pewno znamy. Tam zamieściłem niedawno na stronie internetowej filmy z zeszłego roku, jak wyglądało. Wtedy mieliśmy imprezę w kwietniu, teraz natomiast będzie impreza w marcu. Czyli będziemy mieli jeszcze miesiąc czasu, żeby tutaj się przygotować do sezonu lotowego, a dzięki temu będziemy się mogli tutaj też porozmawiać z kolegami, którzy mają jakieś większe doświadczenie, coś ciekawego do powiedzenia. Planujemy też tutaj zorganizować tylko jedno spotkanie z hodowcami, a mianowicie będziemy z Maćkiem Wójcikiem rozmawiać o prowadzeniu gołębi młodych. Dlaczego z Maćkiem? Bo teraz, że to mamy kolegę Maćka na miejscu, tam u mnie w Gdańsku, blisko, że można zawsze sobie skorzystać z takich porad, zobaczyć go, odwiedzić. I druga rzecz, kiedy byliśmy w Krosinie, w sklepie dla hodowców PL, który zorganizował spotkanie z kolegą Maćkiem Wójcikiem i z kolegami z firmy Koba, widzieliśmy, że się szło bardzo dużym zainteresowaniem i mamy wiele pytań, a właśnie teraz będzie w marcu ten odchów gołębi młodych już w większości hodowców, także będzie się można odnośnie tych gołębi, prowadzenia gołębi, przygotowywania do lotu, trenowania wszystkiego dowiedzieć. Także zapraszamy wszystkich 23 marca tutaj do Galerii Szyk-Wilson na drugi wiosenny kiermasz gołębi.